Na tych warsztatach będziemy rysować totem indiański. Totemy indiańskie były oryginalnie rzeźbami mocy, a wy rysując taki totem, będziecie mogli mieć taki obiekt mocy u siebie w domu. Totemy indiańskie to są bardzo stare rzeźby, które były czymś dla mieszkańców Ameryki Północnej, były czymś takim jak dla nas godło. My mamy w godle orła, a oni w swoich totemach też mieli orły. Podstawą totemu indyjskiego jest orzeł. W ogóle w tamtej tradycji uważano, że zwierzęta mają swoją moc, też ochronną. I dzisiaj będziemy tworzyć totem z różnych zwierząt, które mają różne cechy, które mogą wspierać Was i Waszą rodzinę. I potem taki totem, już gotowy totem, będziecie mogli powiesić w jakimś fajnym miejscu, albo w kuchni, albo w przedpokoju, żeby służył całej rodzinie. Totem będziemy wykonywać kredkami na kolorowo. Będziemy też potrzebować do konturu, będziemy potrzebować takiego pisaka. I zaczynamy rysowanie totemu. Totem ma bardzo prostą formę. Także nie powinno to być problematyczne. On ma formę takiego słupa ze skrzydłami, dlatego że podstawą totemu jest też orzeł. Najłatwiej narysować, zacząć rysowanie totemu, dzieląc kartkę na pół. I widzicie, że nie używam ołówka, dlatego że ołówek będzie wychodził spod kolorowej kredki. Dlatego do szkicu, który będzie docelowo rysunkiem kolorowym, nie używamy ołówka. Dzielimy kartkę na pół, mniej więcej. I to będzie taka podstawa dla nas do rysowania kształtu zewnętrznego, zewnętrznej sylwety totemu. Zaznaczamy górną krawędź totemu. On powinien wypełnić całą kartkę od góry do dołu. Tutaj jest też środek na dole. Zaznaczamy. I teraz może trudno Wam będzie narysować jedną taką prostą, ciągłą linię, więc na przykład można narysować kilka kółek i wtedy to będzie takie techniczne uproszczenie i ułatwienie dla Was. Zwierząt w totemie może być, mogą być trzy zwierzęta w totemie, mogą być cztery. W naszym totemie będą cztery zwierzęta, więc potrzebujemy mniej więcej, tu jest środek, więc potrzebujemy mniej więcej takich czterech takich kółek, okrągłe kółeczka. W tych kółeczkach powinny się zmieścić nasze totemowe zwierzęta. I mniej więcej to będzie ta pionowa część totemu. Totem jeszcze ważnym elementem totemu są rozpostarte skrzydła orła. I to wystarczy tutaj zaznaczyć te skrzydła, górną krawędź skrzydeł pionową linią. I tutaj dolna część, dolna krawędź mniej więcej prawie w połowie, żeby zewnętrzną krawędź skrzydeł stworzyć, narysować. Mamy skrzydła. Nasz orzeł jest na samej górze, czyli musimy zrobić łeb orła. Orła mamy też w naszym godle. Orzeł, wiadomo, lata wysoko. Można tutaj ciemniejszym kolorem będziemy szkicować kształty. U orła ważne są i w totemach, ważne są oczy. Muszą być duże oczy zwierzęcia. I jak widzicie, to nie jest taki orzeł, którego można spotkać w górach, tylko jest to orzeł taki symboliczny, który ma wielki dziób, wielkie oczy.
Groźne brwi, groźne brwi, no bo on jest, musi być groźny, no bo ten orzeł, jego głównym zadaniem w totemie jest odstraszanie nieprzyjaciół. I jeszcze do tego ma różne zęby. Wyszczerzone zęby, chociaż przecież wiadomo, że oryginalnie ptaki nie mają zębów, ale te w totemie mają. Tutaj zaznaczamy kształt. Potem skrzydła orła można, możecie je, że tak powiem, zrobić tak, jak uważacie. Udekorować je w taki sposób, wedle waszego uznania. Ja tutaj mam taki sposób, który tutaj zaznacza linię piór i tutaj dolna linia piór. W ten sposób symbolicznie jest to pokazane jako skrzydło. Można jeszcze troszeczkę wydłużyć. To samo robimy z drugiej strony. Na razie tylko szkicujemy, będziemy poprawiać ten kontur naszym pisakiem. Pierwsze zwierzę, które w naszym totemie po orle, to jest kobra. Jest to również groźne zwierzę, które pilnuje porządku. Więc w naszym totemie jak najbardziej jest mile widziane. Kobra ma swój kołnierz, swój, który rozpościera, odstraszając wrogów. Łeb kobry, jakąś taką mniej więcej prosty kształt, owal. Tutaj oczy też są ważne. Pysk z zębami, z jęzorem, który pokazuje, że z kobrą nie ma żartów. Kolejnym zwierzęciem, czyli mamy już dwa zwierzęta ochronne, orła, który pilnuje porządku, kobra, która chroni. Drugim zwierzęciem, które ma trochę inny charakter, ale może się znaleźć w waszym totemie. Zresztą te zwierzęta, które ja wybrałam do totemu, one są, to są przykładowe zwierzęta. Wy możecie sobie wybrać inne, w zależności od tego, jakie lubicie, albo jak czujecie, że akurat w waszym totemie będą się przydadzą. Drugim zwierzęciem wybranym przeze mnie do totemu jest kotek. Tutaj w totemie będzie głównie pokazany jego łeb. Głowa kota, duża, musi być duża, bo w totemie wizerunki zwierząt skupiają się na głowach. Mogą być też łapki, brzuszek, bo nasz kotek jest, dobrze wygląda. Kot ze swojej natury jest bardzo taki spokojny, zrelaksowany, ale też lubi się bawić. Więc kot w naszym totemie będzie przypominał, żeby nie zapominać o relaksie i o zabawie i o dobrym humorze. Dobra, to jest na razie tylko szkic. Dalej będziemy jeszcze to poprawiać. I ostatnim zwierzęciem w naszym totemie jest lama, która ma dosyć duże uszy. Spore oczy, nosek, no i przede wszystkim grzywę, którą będziemy zaraz rysować. Musimy stworzyć kontur pisakiem i zaczynamy od orła. Jak widzicie, mamy już gotowy totem, kontur naszych zwierząt totemowych. I teraz wystarczy, można powiedzieć, że stworzyliśmy sobie taką własnoręcznie robioną kolorowankę. No i teraz wystarczy ten totem pokolorować. I tak jak w totemie ważne są te zwierzęta, ich symbolika i to, że one, tak jak orzeł, pilnują, wąż odstraszają, kot
przypomina o zabawie i o relaksie, natomiast lama to jest w ogóle już czysta radość, już bardziej radosnego zwierzęcia nie ma. No to teraz trzeba nadać im kolor i kolor w totemach też jest ważny, on musi być intensywny, wyrazisty, także zaczynamy od błękitów. Orzeł kojarzy się, orzeł lata bardzo wysoko, kojarzy się z błękitem nieba, dlatego głowę orła zrobimy niebieską. Brwi orła są, muszą być groźne, więc powinny być czarne. Oko też powinno być wyraźnie zarysowane, bo w tych zwierzętach totemowych oczy są bardzo, 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 bardzo ważne. Powiekę orła można zrobić, na brązowo, albo tak na rudo, żeby to oko było takie wyraziste. Dziób jest żółty. Nie mam żółtej kredki. Jest żółta kredka tu. Dziób jest żółty. A zęby? Co prawda zębów nie będziemy rysować, ale narysujemy coś, co czeką takie czerwone paski, które będą symbolizowały usta orła. Bo te zwierzęta totemowe, one są trochę takie, one mają trochę przypominać ludzi, człowieka. One są takie uczłowieczone. Stąd też jest ich moc i połączenie z człowiekiem. Następnym naszym totemowym zwierzęciem jest kobra. No i tutaj rysując jej płaszcz możemy w środku, ten kołnierz właściwie, możemy go zarysować na żółto. To właściwie jest, można powiedzieć, że ten żółty może symbolizować w naszym totemie kolor złoty, czyli kolor słońca, kolor mocy, kolor życia. Ważne jest tutaj, żeby też dokładnie zapełnić kolorami, aby totem był naprawdę taki intensywnie kolorowy. Kobra może być tutaj na zewnątrz płaszcz, kołnierz kobry może być zielony, który będzie dobrze zgrywał się z tym naszym złotym żółtym. Głowy kobry też możemy zrobić na zielono. Piękna. Jęzor, żeby był straszniejszy, niech będzie czerwony. Naprawdę będzie odstraszał wszystkich nieproszonych gości. I resztę kobry można, myślę, że taki brązowy kolor, brązowo-złoty też będzie dobrze wyglądał tutaj, będzie dobrze działał. Kobra jest gotowa. Teraz przechodzimy do kota, naszego radosnego i zadowolonego z życia kota. Nasz kot będzie czarny. Także tutaj z elementami
białymi, także uszka tutaj będą trochę białe. Tak czarne. Tutaj jeszcze nosek zostawimy. Jakoś narysować wąsy. Tu gdzie są wąsy, nie będziemy zaczerniać, żeby wąsy nie zniknęły. Możemy też kotkowi zrobić czerwony języczek. Pokazuje nam języczek, bo jest niesforny. Dobra. I resztę kotka. Jego tutaj brzuch, kawałek brzucha, który wystaje z lamy. Tutaj zrobimy. No i na końcu kocia łapka. I ostatnim zwierzęciem totemicznym jest lama. Oczy lamie możemy zrobić brązowe, duże brązowe oczy. Troszeczkę podrysowane na czarno. Lamy są najczęściej w takich kolorach piaskowy, żółty, więc myślę, że ten nasz złoty żółty tutaj będzie idealny do narysowania lamy. Grzywkę zrobimy jej ciemniejszą. Tutaj szyja lamy, która będzie tak naprawdę zwieńczeniem naszego totemu. Ona może być tutaj ciemniejsza, będzie ciemniejsza na dole. Jeszcze grzywka lamy, ciemna grzywka lamy. Super. I na dole, żeby nasz totem ładnie się domknął, możemy zrobić taką czarną linię. Taka dobra, mocna podstawa totemu się przyda. I zostały nam, wszystkie zwierzęta są gotowe, zostały nam skrzydła do pokolorowania. Tutaj wedle waszego uznania, bo tak naprawdę takim stałym elementem totemu jest łeb i skrzydła orła. Reszta zwierząt, no to w zależności od tego, jakie zwierzęta lubicie, czy jakie zwierzęta chcecie zawrzeć w swoich totemach. To tak będziecie mogli je narysować. Na pewno może taki ciemny niebieski, którego jeszcze tutaj nam brakuje w totemie. Możemy sobie tak przekręcić kartkę, żeby było łatwiej rysować.
Dobra. Zielony też się tu przyda na pewno. I tutaj elementy może czerwonego na zewnątrz. Takie zaznaczenie, akcent, mocny akcent kolorystyczny. I można, jaki jeszcze kolor, takiego nie mamy, piękny fioletowy. Już nasz totem jest prawie gotowy. Taki totem ma przede wszystkim nas wzmacniać, poprawiać nam humor, dawać wsparcie, chronić. Dlatego warto jest powiesić go w jakimś widocznym miejscu, na lodówce albo w kuchni. Na ścianie, nad stołem, przy stole albo w przedpokoju, żeby totem chronił wejście do mieszkania. Totem gotowy.